witam Państwa bardzo serdecznie. Tak po partyzancku żeśmy przygotowywali się. To nie znaczy, że na ostatnią chwilę, bo już od jakiegoś czasu szykowaliśmy się do uczczenia już drugi raz tej bardzo ważnej dla nas, tej Polaków, rocznicy. Cieszę się bardzo. Tutaj z tego, co wiem, to w powiecie sztumskim w kilku miejscach ta pamięć jest kultywowana, bo w Mikołajkach Pomorskich i również tutaj u nas w Sztumie, z czego się bardzo cieszę. Na razie na poziomie szkolnym w wielu szkołach, ale mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów, że może też i na poziomie troszeczkę większym. Szanowni Państwo, ja może tylko pokrótce powiem, że jako szkoła dzisiaj uczestniczymy w zasadzie cały dzień w obchodach, przypomnieniu tej bardzo, bardzo istotnych wydarzeń sprzed, no jak to woli, 50 lat, a może 40 paru, zależy od tego, jaką cezurę obierzemy. W naszej szkole uczniowie przygotowali drobną wystawę, odbył się również spektakl, czy też była możliwość obejrzenia spektaklu Tajny Agent. Również ja z grupą młodzieży brałem udział w wspaniałych uroczystościach w Malborku. Cieszę się bardzo, że w tej części oficjalnej mogłem wziąć udział. Nie mogliśmy zostać dłużej, ale to powiem Państwu za chwileczkę dlaczego, gdzie został odsłonięty obelisk upamiętniający wszystkich żołnierzy wyklętych. To wspaniała inicjatywa. Mam nadzieję, że kiedyś i u nas taki obelisk tylko im poświęcony będzie, bo kamieni poświęconych żołnierzom wyklętym w naszym powiecie, na naszej ziemi jest kilka. Później z młodzieżą objechaliśmy tutaj takie bliskie punkty. Byliśmy w Czerninie, gdzie wymurowana jest tablica upamiętniająca Zdzisława Badochę Żelaznego. Byliśmy na tak zwanej fermie. Byliśmy również w nowym miejscu na Zajezierzu, gdzie na początku października, 1 października, żeśmy brali udział w uroczystości upamiętniającej pobyt Zygmunta Szendzielarza-Łopaszki właśnie tam. No i dzisiaj ta część wieczorna. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób z Państwa znalazło troszeczkę czasu, żeby przyjść i te sylwetki żołnierzy wyklętych obejrzeć, a posłuchać o jednym z nich troszeczkę więcej. O godzinie właśnie 17 rozpoczynamy taką drobną prezentacją przy muzyce Depres, która również dotyka tych partyzanckich piosenek. Po tej krótkiej prezentacji, kilkuminutowej, chciałbym, żeby Państwo obejrzeli, wcześniej wysłuchali prelekcji pana Arka Dzikowskiego na temat ognia, a później byśmy obejrzeli wspólnie film My Ogniowe Dzieci. A na koniec naszej uroczystości o godzinie 18.30 pod głazem nieopodal banku zakończymy jakby ten dzisiejszy dzień, składając pamiątkowe wiązanki, paląc znicze. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że jesteście tutaj, że są młodzi ludzie, że są samorządowcy, że jest Pan Senator, był, ale zaraz będzie, Pan Senator Leszek Czarnowa i bardzo się z tego cieszymy. Tutaj właśnie taką autopromocję pozwoliłem sobie jedną przynajmniej z Lalą zrobić. Szanowni Państwo, chciałbym, czy wyrażam taką nadzieję, no mam taką nadzieję, że te sylwetki tych ludzi będą przez nas pamiętane. No cieszę się, że coraz więcej młodych ludzi się tym interesuje. Dzisiaj widziałem sporo osób w Malborku. W naszej szkole też nie ma problemu z tym, żeby ludzi zainteresować tym bardzo trudnym tematem. Tematem trudnym, bo tematem zapomnianym, zakłamywanym, tematem, powiem tabu, tematem, o którym nie wolno było rozmawiać, nie można było rozmawiać. A jeżeli rozmawiano, to tylko i wyłącznie źle, tak? W kontekście zła. Wierzę, że te nasze spotkania zaczną również uświadamiać ludziom to, że rzeczywiście ta historia była przekazywana inaczej. Ta historia była po prostu zakłamywana. Liczę, że będzie taki czas, dożyjemy takiego czasu, że o tych bohaterach
będziemy mówić z taką należną czcią i godnością, jaka im przysługuje. Wiem, że też pewną źródłem pamięci jest to, aby tych ludzi gdzieś upamiętnić, żebyśmy mieli pewien punkt odniesienia. Cieszę się, że na naszej ziemi jest tyle miejsc, gdzie możemy o tych osobach powiedzieć. Chciałbym jednak mieć taką nadzieję, że może i w naszym powiecie, w naszym mieście, a może w innych jakichś częściach tego powiatu będą miejsca, gdzie będziemy mogli upamiętnić ich wszystkich, gdzie będziemy mogli rzeczywiście tego 1 marca o tych ludziach pamiętać. Z łezką wokół zawsze wspominam, czy też myślę o sprawie jednej, o sprawie związanej z to pewnym gdzieś tam nazewnictwem ulic, skwerów, parków. Mam nadzieję, że dożyję czasu, kiedy zbrodniarz Świerczewski zginie z ulicy Starego Targu, w Starym Targu. Mam taką nadzieję. Wierzę, że któryś samorząd, osoby, ludność Starego Targu, powiatu wreszcie doprowadzi do tego, że ten zbrodniarz, który podpisał się pod wyrokami śmierci dla tysięcy żołnierzy, będzie żołnierzy, osób cywilnych, po prostu zginie stamtąd. Oczywiście przecinająca ulica 22 lipca również wierzę, że znajdzie swój epilog w pewnym momencie w śmietniku. Tak to powinno być. Wiadomo, że nie tylko ulice mówią o naszej pamięci, tak, ale jest to pewien etap, wyraz dobrej woli pewnej i naszego szacunku dla osób, ofiar i tych osób, które żyją, że my potrafimy z tą przeszłością bardzo bolesną się rozliczyć. To jest sprawa bardzo, bardzo ważna. Szanowni Państwo, cieszę się również, że oprócz tych środowisk dorosłych, środowisk młodzieżowych, są też inne środowiska, które pamiętają o ważnych rocznicach, o żołnierzach wyklętych. Takim środowiskiem, które dziś w Malborku również było mocno eksponowane, jest środowisko kibicowskie. I to środowisko, które bardzo głęboko przeżywa historię, które uczy historii, które może dzięki temu całemu zamieszaniu wśród wokół kibiców uświadomiło wielu Polakom, że jest różnica między bandytą stadionowym a kibicem prawdziwym. To jest również piękne. Dzisiaj kibice i Pomezanie Malbork, i Lechii Gdańsk potrafili tam w pewien sposób zamanifestować swój patriotyzm. I to, że pamiętają o tym. Szanowni Państwo, w tej krótkiej prezentacji, która już jakby centrum dochodzi, mamy kilkanaście sylwetek. Wiecie, Szanowni Państwo, o tym doskonale, że żołnierze wyklęci, czy też oddziały walczące, to są setki, to są tysiące ludzi. My poprzez symboliczne postacie, symboliczne osoby chcemy tych ludzi upamiętnić, chcemy tych ludzi przypomnieć. Wierzę, że ta pamięć z roku na rok będzie coraz większa. To jest trudna pamięć, to jest trudna wiedza również zdobywać ją. Jako historyk wiem, że są tematy, o których się mówi łatwo, prosto, bo o nich powiedziano bardzo dużo. To nie znaczy, że nie możemy o nich mówić, tak? Ale są tematy o wiele trudniejsze. I to jest na pewno taki temat. Temat, który czeka na wiele jeszcze publikacji, chociaż dzisiaj wiemy o żołnierzach wyklętych, o podziemiu niepodległościowym bardzo, bardzo dużo. Dla tylko takiego przypomnienia powiem Państwu, Państwo o tym doskonale wiedzą, że tą całym mianem żołnierzy wyklętych określa się cały ruch niepodległościowy, który w zasadzie od 1944 roku miał miejsce. Możemy dyskutować co do końca, tak, tego oporu. Symbolicznym końcem jest rok 1963, prawda, kiedy ostatni żołnierz wyklęty, byśmy powiedzieli, z regularnych oddziałów, Lalek zostaje pojmany, zabity, tak? Ale jakby taką naturalnym przedłużeniem działalności tychże ludzi jest działalność Opór Robotników, później Solidarność, no i Wolna Polska.
Tak, Łukasz Ciepliński w tej chwili nam się pokazał. To tak, drodzy Państwo, a propos rocznicy, tak? Bo 1 marca również jest rocznicą nie bez powodu wybraną, gdyż właśnie tego dnia, 1 marca 1953 roku, zostali straceni, został stracony 4. zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdzie przewodniczył mu właśnie Łukasz Ciepliński. 51 rok oczywiście, to tak z takiego podekscytowania o tym mówię. Szanowni Państwo, wiele dyskusji pewnie na ten temat jeszcze będzie. Ja zawsze życzę sobie, chciałbym, żeby ta dyskusja na temat podziemia niepodległościowego odbywała się na pewnym poziomie, gdyż nie da się zakrzyczeć, czy to w internecie, czy to w prasie, czy to na ulicy, nie da się zakrzyczeć, że tak nie było, to jest nieprawda, to kłamstwo. Trzeba przede wszystkim oddać prawdę faktom. O faktach, o tych sprawach się nie dyskutuje. Możemy mieć różny pogląd na pewne działanie osób, czy mogło być takie, czy mogło być inne. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to przedłużenie legalnego Wojska Polskiego, które walczyło o niepodległą Polskę. Była to walka stracenca, to była walka rzeczywiście, tylko pytanie jedno, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie do końca intencje tych ludzi zrozumieć. Jakich my byśmy wtedy dokonali wyborów, to jest dla nas istotne. Dzisiaj jest z naszej perspektywy trudno to ocenić, prawda? Żyjemy w innej rzeczywistości, w innej jakby takim potrzebie, mamy inne potrzeby, inaczej patrzymy na swoje życie. Dla nich innej możliwości nie było. Urywki z przysięgi, czy to od żołnierzy ROJA, czy Armii Krajowej, i świadczą o tym, że dla tych ludzi przysięga, walka, no, świadczyła bardzo, bardzo dużo, znaczyła bardzo wiele. I dla nas to znaczy, tylko żyjemy zupełnie w innym czasie, w innej sytuacji. Inne są dla nas w tej chwili priorytety, ale my musimy o tym pamiętać, gdyż jest to jakby takie naturalne przedłużenie naszej historii. Cieszę się raz jeszcze, że możemy się w tym miejscu spotkać. Szkoła nasza może gościć Państwa na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że kolejne 1 marce będą dniami, gdzie coraz więcej nas się będzie spotykało i będziemy tę wiedzę na temat żołnierzy wyklętych mieli większą. Prezentacja dobiega końca, bardzo Państwa proszę jeszcze o obejrzenie tych kilkunastu slajdów, które pozostały, i po prezentacji oddam głos Panu Dzikowskiemu, który przybliży nam postać jednego z tychże bohaterów. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze parę minut tylko poproszę. Dzisiaj w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania będziemy oglądali film dokumentalny Ogniowe dzieci. No, tak jak sam tytuł mówi, film ten został nakręcony głównie z udziałem byłych żołnierzy, byłych podkomendnych majora Józefa Kubasia Ognia, którzy będą opowiadali o działaniach majora i jego oddziałów. Ja natomiast bardzo króciutką dzisiaj prezentację przedstawię. Nie będzie to szczegółowy wywód na temat całego życia majora i wszystkich jego działań, dlatego że nie mamy po prostu na to czasu. Niemniej jednak myślę, że będzie to przyczynek do poszukiwań jakichś dalszych albo do ewentualnych polemik czy dyskusji. Dlaczego wybrałem dzisiaj tak daleką, można powiedzieć geograficznie, dla nas postać majora Józefa Kurasia? Otóż my tutaj sporo już spotykaliśmy się wielokrotnie i w Mikołajkach, i w Sztumie, są cykliczne prowadzone spotkania i tak dalej. Bardzo dużo mówimy o 5. Wileńskiej Brygadzie AK, o majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszce. Natomiast dzisiejsze święto, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obejmuje wszystkie
osoby, wszystkich żołnierzy Polski podziemnej, podziemnych organizacji wojskowych, które prowadziły działania zbrojne od lipca 1944, można powiedzieć, roku do, no, do 1952 przynajmniej jako działania zorganizowane. Później to oczywiście były już tylko sporadyczne właściwie likwidacje poszczególnych ukrywających się członków oddziałów zbrojnych. Józef Kuraś jest postacią zupełnie inną niż major Łupaszko na przykład. Tak? Ona to jest postać, która do dzisiaj wywołuje bardzo wiele emocji, tak zwanych kontrowersji, dzisiaj bardzo, bardzo lubiany wyraz, ze względu oczywiście na specyfikę jego działania, ale też specyfika ta wynikała ze specyfiki terenu, na którym działał, oraz specyfiki pewnych uwarunkowań społecznych i politycznych, które miały miejsce właśnie na terenie działania. Czy ja będę mógł prosić strzałeczkę od czasu do czasu? Dolną? Albo o. Proszę Państwa, więc tak, Józef Kuraś urodził się w Waksmundzie, to jest około 10 km od Nowego Targu, oczywiście nie tego naszego tutaj, tylko Nowego Targu na Podhalu w 1915 roku. W szkole naukę pobierał, w szkole w Waksmundzie, a także w gimnazjum w Nowym Targu, szło mu bardzo dobrze, ale był najmłodszym z braci, z rodzeństwa, właściwie z braci, potem jeszcze była siostra, z braci Kurasiów i sprawiał, jak to najmłodszy syn, dużo trudności wychowawczych z uwagi na niezwykle dynamiczny charakter, tak można powiedzieć. Dlatego też w pewnym momencie jego ojciec, weteran zresztą walk podczas I wojny światowej, działacz ludowy na Podhalu, bardzo szanowana postać, postanowił troszeczkę go stemperować, a wtedy najlepszą temperówką było wojsko. Dlatego też młody Józef Kuraś został powołany do wojska. Tam również osiągnął dobre wyniki i po odbyciu służby wojskowej został skierowany na szkolenie podoficerskie do Korpusu Ochrony Pogranicza i służył do końca służby wojskowej, służył na Wileńszczyźnie. Tutaj jest jego zdjęcie jeszcze z roku 1936. Służył w służbie zasadniczej w II Pułku Strzelców Podhalańskich. Wiosną 1939 roku, może poproszę dalej, został powołany na kilkutygodniowe ćwiczenia do pierwszego pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu. I właściwie nie miał już za bardzo czasu na spędzenie dłuższych chwil ze swoją rodziną. W międzyczasie ożenił się, urodził mu się syn. Żona wraz z synem zamieszkała w gospodarstwie rodzinnym właśnie w Waksmundzie razem z ponad 70-letnim ojcem. Już 24 sierpnia został zmobilizowany i trafił do pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Przeszedł cały szlak bojowy od Limanowej, czyli od tej pierwszej, można powiedzieć, na południu Polski kluczowej pozycji blokującej na froncie południowym wejście Korpusu von Kleista w kierunku północnym. Wycofywał się, właściwie cała armia Kraków i armia Karpaty cofały się w kierunku Lwowa. 18 września na wieść o przekroczeniu wschodniej granicy przez Rosjan dowództwo pułku podejmuje decyzję o kapitulacji przed Niemcami, ale Józef Kuraś oczywiście nie godzi się na takie rozwiązanie. Postanawia wraz z grupą podoficerów i szeregowców przebijać się przez Węgry do Francji. Po kilku tygodniach błąkania się, można powiedzieć, po tym przygranicznym terenie na pograniczu polsko-słowackim i polsko-węgierskim niestety nie udaje mu się przebić dalej i wraca do Waksmundu. Poproszę dalej. I tutaj w Waksmundzie kilka słów na temat sytuacji, jaka zastała majora, jeszcze wtedy nie majora, właściwie podporucznika Kurasia i wielu patriotów na terenie Podhala. Otóż już we wrześniu 1939 roku niektórzy z działaczy, można powiedzieć, ludowych na Podhalu wpadają na pomysł, aby na nowo układać rzeczywistość społeczną i polityczną na tym terenie, podchwytują myśl, której autorem był Hans Frank, gubernator
generalnej guberni rezydujący na Wawelu w Krakowie, podchwytują myśl o rzekomym pochodzeniu górali, narodu góralskiego od pradawnych skandynawskich gotów. Oczywiście cały wywód naukowy został na ten temat przygotowany i dawny działacz ludowy, również niezwykle szanowana na Podhalu postać, Wacław Krzeptowski wraz z Cukierem i jeszcze kilku innymi bardzo znanymi postaciami Podhala zakładają, najpierw składają hołd Hansowi Frankowi 7 listopada 1939 roku właśnie na Wawelu w strojach góralskich, oddają się pod opiekę III Rzeszy. Odbierają następnie 29 listopada z rąk samego gubernatora już w Zakopanem, odbierają gwarancję uznania narodu góralskiego jako narodu germańskiego i tym samym całkowicie odcinają się od Polski i od Słowiańszczyzny. Wielu historyków już dzisiaj i w wielu opracowaniach współczesnych możemy znaleźć podsumowanie jak gdyby tej sytuacji. Była to największa zorganizowana akcja kolaboracyjna części narodu polskiego z hitlerowcami podczas II wojny światowej. Drugiej takiej akcji nigdzie na terenie kraju nie było. Tylko i wyłącznie tam. Niestety jest to bardzo ciemna i czarna plama na historii Podhala, która do dziś niezwykle ostro dzieli społeczeństwo podhalańskie, a co oczywiście konsekwencją jest dalszą, dzieli również na temat działalności, skutków czy sposobów działania m.in. majora Ognia i jego podkomendnych. Goralen Folk poszedł w swojej działalności tak daleko, że Wacław Krzeptowski zobowiązał się, iż w ciągu kilku miesięcy zwerbuje 10 tysięcy ochotników góralskich do Legionu Waffen-SS, Goralen Legion. To była gwarancja, którą przyjął Hans Frank i niemieccy okupanci, gwarancja wierności narodu góralskiego III Rzeszy. Miały być to drzwi do lepszego życia, powiedzmy, dla górali, którzy w tamtym czasie, podczas spisu ludności, zdecydowali się na przyjęcie tak zwanych niebieskich kart narodowościowych z literą G, czyli naród góralski. Niestety, pomimo represji, pomimo propagandy, pomimo działalności donosicieli i szpiców, tylko 18% społeczeństwa góralskiego zdecydowało się na podpisanie listy Goralen Folk. Był to pierwszy poważny cios dla tej organizacji. Po drugie, spośród obiecanych 10 tysięcy ochotników do Legionu Waffen-SS, Goralen Legion, zgłosiło się tak naprawdę 300. Z tego 100 zostało wykluczonych ze względu na fatalne warunki zdrowotne, a podczas transportu pozostałej 200 do obozu szkoleniowego pod Lublinem ponad 150 zbiegło z transportu. Dotarło tylko 50 i nieliczni z nich zasilili jednostki SS ukraińskie, które wzięły udział w walkach po stronie Niemców. To generalnie przekreśliło pozycję Wacława Krzeptowskiego u swoich niemieckich mocodawców, ale też umocniło niezwykle wszelkiego rodzaju organizacje i osoby zajmujące się ruchem patriotycznym, ruchem niepodległościowym na Podhalu. Sytuacja na początku była bardzo trudna, jeszcze na razie może na dalej nie pójdziemy, dlatego że spośród sympatyków i spośród członków Goralen Folku wywodziła się niezwykle liczna rzesza donosicieli i tajnych agentów okupanta niemieckiego. Powodowało to niezwykłe utrudnienie sytuacji dla wszystkich uczestników niepodległościowych organizacji na terenie Podhala. Tych organizacji było sporo. Oczywiście Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa to była jedna z nich. Powiatowa Delegatura Rządu działająca na terenie Nowego Targu i Zakopanego to druga. I Stronnictwo Ludowe Roch. Trzeba powiedzieć o samym początku, że major Józef Uraś, czyli Ogień, był najsilniej przez cały okres swojego działania związany z ruchem ludowym. Zresztą była to jego tradycja. Jego ojciec był jednym z przywódców ruchu ludowego PSL-u jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. I Józef jako jego syn również brał bardzo czynny udział w działalności politycznej w tym czasie. W maju 1941 roku wszystkie te rozbite organizacje, które posiadały już swoje, można powiedzieć, takie zalążki organizacji również oddziałów zbrojnych,
czyli ukrywający się niektórzy górale w górach już funkcjonowali, dlatego że zagrożeni byli aresztowaniem. Następuje zjednoczenie tych wszystkich organizacji i utworzenie Konfederacji Tatrzańskiej. Poproszę dalej. Ponieważ ogień po powrocie z walk, z kampanii wrześniowej, bardzo szybko zaczął organizować wokół siebie organizację zbrojną, zaczął odgrywać dosyć istotną rolę, niezwykle istotną rolę na samym początku. Konfederacja Tatrzańska, powołując swój pierwszy oddział zbrojny, na dobrą sprawę podporządkowała ten oddział dowództwu Józefa Kurasia Ognia. To jest właśnie ten przystojny mężczyzna w otoczeniu swoich przyjaciół. Proszę dalej. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, walka tak naprawdę toczyła się nie tylko bezpośrednio pomiędzy oddziałami zbrojnymi polskiej partyzantki zrzeszonymi w Konfederacji Tatrzańskiej i niemieckim okupantem, ale przede wszystkim pomiędzy konspiratorami polskimi i siatką agentury i donosicieli góralskich stojących po stronie okupanta. Przez wprowadzenie do Konfederacji Tatrzańskiej jednego z agentów i rozpracowanie tej siatki przez tego agentów, Niemcy w roku 1942, ten niemiecki agent nazywał się Stanisław Wegner Romanowski, Niemcy rozbijają, praktycznie aresztują całe dowództwo Konfederacji Tatrzańskiej i rozbijają tę organizację. Ponieważ Józef Kuraś, który przyjął w konspiracji pseudonim Orzeł, cały czas przebywał poza domem, w górach, w bazach partyzanckich, dlatego że nie mógł się pojawić na miejscu, gdyż był bez przerwy tropiony przez agentów, uniknął aresztowania. Ale musiał w jakiś sposób dalej funkcjonować, całkowicie pozbawiony sieci, siatki konspiracyjnej, całkowicie pozbawiony kontaktów, całkowicie pozbawiony przede wszystkim oparcia logistycznego, a więc bez możliwości uzupełniania zapasów żywności, bez możliwości urlopowania swoich żołnierzy, bez opieki medycznej itd. Niemniej jednak bardzo sprawnie w tym czasie działał, likwidując ze szczególnym naciskiem, likwidując agenturę niemiecką. To jest okres, w którym można powiedzieć, że najbardziej zaszedł za skórę wszystkim tym, którzy stanęli po stronie okupanta niemieckiego. Likwidacja agentów praktycznie odbywała się prawie codziennie. Było to niezwykle uciążliwe dla Göralenfolku, ale również dla policji niemieckiej i dla Gestapo. Dlatego też 29 czerwca 1943 roku Niemcy wraz z polskimi góralskimi donosicielami postanawiają wziąć odwet na Kurasiu. Otaczają dom rodziny Kurasiów, wyciągają na zewnątrz członków jego rodziny, czyli ojca, żonę i półtorarocznego syna. Zabijają na miejscu żonę i ojca, wrzucają ich z powrotem do domu i podpalają to gospodarstwo. Mało tego, na początku jeszcze zabezpieczyli kilka jednostek straży pożarnej, które miały dbać o to, żeby inne domy nie zajęły się od tego pożaru. Następnie, według relacji naocznych świadków, wrzucają syna, małe dziecko, do ognia i czekają, aż to wszystko spłonie. Orzeł, czyli Kuraś, nie był w stanie zapobiec tej akcji, dlatego że była to akcja oczywiście zorganizowana pod osłoną bardzo silnych oddziałów niemieckich. Niemniej jednak, od tego momentu zmienia się nastawienie Kurasia do sprawy wojny i do przeciwników, ale też zmienia się jego pseudonim. To wydarzenie powoduje, że Józef Kuraś przyjmuje pseudonim Ogień. W tym czasie, w roku 1943, Armia Krajowa, utworzona na przełomie 1942 i 1943 roku, krzepkie coraz bardziej, rośnie w siłę i zaczyna dominować jako siła zbrojna na Podhalu. Chociaż Ogień tak naprawdę stronił od żołnierzy wywodzących się z przedwojennej kadry oficerskiej, dlatego że jego poglądy polityczne przede wszystkim nie bardzo szły w parze z poglądami Polski sanacyjnej. Niemniej jednak
widzi, że jedyna szansa prowadzenia dalszej walki będzie polegała na scaleniu swojego oddziału, nadal jak gdyby określonego jako oddział ludowy, z miejscową siatką Armii Krajowej. Proszę bardzo, dalej. Od 10 lipca 1943 do stycznia 1944 roku ogień wraz ze swoim oddziałem funkcjonuje w strukturach Armii Krajowej, zakładając wspólny obóz partyzancki Wilk. W tym okresie dochodzi do pewnego bardzo brzemiennego w skutki nieporozumienia pomiędzy dowódcą oddziału ognia, niejakim Zawiszą, wywodzącym się jeszcze z Armii Wrześniowej, dowódcą Akowskim, a samym ogniem. Na skutek walki, można powiedzieć, o przywództwo w oddziałach, Zawisza postanawia pozbyć się ognia. Ogień otoczony był niesamowitym mirem wśród lokalnych konspiratorów i partyzantów, natomiast Zawisza, z racji nadania mu rangi dowódcy przez dowództwo okręgu Armii Krajowej, żądał dla siebie całkowitego podporządkowania oddziału ognia. Zresztą traktował ogniowców jako drugą kategorię żołnierzy, jako chłopów. To oczywiście spowodowało, że po serii nieporozumień ogień został oskarżony przez Zawiszę o zdradę i spowodowanie zniszczenia obozu Wilk i utratę tego obozu na skutek obławy niemieckiej. Po latach okazało się, że to wszystko była nieprawda. Obóz Wilk został wykryty znowu poprzez zaangażowanie przez Niemców jednego z agentów o pseudonimie Żmija, który był najpierw żołnierzem w ugrupowaniu Zawiszy, następnie zrezygnował z walki, następnie znowu pojawił się w oddziale po to, żeby sprowadzić obławę niemiecką i zniszczyć obóz. Niestety drogi ognia i Armii Krajowej się rozeszły. Od wiosny 1944 roku jego oddział, bardzo silny, który nadal trzymał się przy swojej dowódcy, został włączony do tzw. Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Oddział ten podlegał powiatowej delegaturze rządu. W styczniu 1945 roku następuje szybkie przemieszczanie się frontu radzieckiego w kierunku zachodnim i ogień jako dowódca najsilniejszego zgrupowania partyzanckiego wspólnie z Armią Ludową i oddziałami zwiadu Armii Czerwonej prowadzi walki na Podhalu i doprowadza do zajęcia dużego terenu Podhala, między innymi do zajęcia Nowego Targu, praktycznie bez strat i bez walki. Proszę dalej. W tym czasie ogień oczywiście podporządkowuje się komendanturze wojskowej, podporządkowuje się nowej władzy, licząc na to, że deklarowana ojczyzna ludowa będzie to ludowa w sensu stricto ojczyzna, a więc taka, jaką wymarzył sobie on, jego ojciec, jego przodkowie. Ponieważ oddziały frontowe i komendantura frontowa, która weszła na ten teren, miała zaufanie do dowódcy partyzanckiego, który w tamtym czasie działał, czyli ognia, po złożeniu broni otrzymuje on propozycję sformowania ze swoich oddziałów i ze swoich placówek miejscowych, placówek milicji obywatelskiej. I tak właśnie się dzieje. Bardzo szybko ognia zaczyna się traktować na całym terenie jako komendanta powiatowego MO. W marcu 1945 roku uzyskuje on nominację, dostaje właściwie nominację na komendanta powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. No, jest to dość ciekawa historia. Działalność Urzędu Bezpieczeństwa w tamtym czasie nie była oczywiście jeszcze szeroko znana. Były to zręby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które dopiero się tworzyły i bardzo wielu partyzantów związanych czy z Armią Krajową, czy z batalionami chłopskimi samorzutnie formowało na terenie całego kraju posterunki milicji obywatelskiej i jakby w dobrej wierze przejmowało władzę, a następnie popadało niestety w kłopoty. W podobne kłopoty popadł szybko ogień. Otóż jego zwierzchnicy cywilni bardzo szybko zaczęli interesować się historią tego człowieka. I 11 kwietnia 1945 roku otrzymuje on wezwanie do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach celem wstawienia się i wyjaśnienia swojej działalności w okresie wojny. Ze względu na to, że zasięg działalności majora Ognia był bardzo duży
I jego ludzie, można powiedzieć, zasilali nie tylko miejscowe posterunki milicji, ale również znajdowali się w strukturach powiatowych i wojewódzkich. Ogień miał doskonałe rozeznanie, co tak naprawdę się kroi. Wiedział, że po stawieniu się w komendzie wojewódzkiej zostanie aresztowany. Dlatego też 12 kwietnia 1945 roku Ogień wydaje rozkaz wszystkim sobie podległym posterunkom milicji obywatelskiej na całym Podhalu o przejście do drugiej konspiracji. Co się okazuje? Tak naprawdę jednego dnia po prostu na Podhalu zniknęli milicjanci. Wszyscy z bronią w ręku, w regularnych strukturach przeszli do drugiej konspiracji. Proszę dalej. Ogień prawdopodobnie w tamtym czasie, no, z pewnością targały niepewne dylematy. Sytuacja zaczynała się coraz bardziej komplikować, ale też i klarować. Wiadomo już było, kto jest nowym wrogiem i na czym będzie polegała nowa walka. Ogień przyjmuje na powrót, przyjmuje symbolikę Armii Krajowej. To są wzory pieczęci używane przez zgrupowanie Błyskawica. Bardzo proszę dalej. A po deklaracja, którą major Józef Kuraś rozpoczął swoją działalność w tak zwanej drugiej partyzantce. Walczyliśmy o orła, teraz o koronę dla niego. Hasłem naszym Bóg, Ojczyzna, Honor. I część odprawy, przemówienia właściwie, który wygłosił do swoich żołnierzy 13 kwietnia, czyli dzień po wydaniu rozkazu o opuszczeniu posterunków podczas zgrupowania na Turbaczu. Walkę musimy zacząć od początku i teraz będziemy się bić za Polskę bez komunistów. Ogień zrozumiał bardzo szybko, że jego wymarzona Polska Ludowa, a Polska Ludowa niesiona przez wyzwolicieli ze wschodu i ogłoszona przez PKWN, to zupełnie dwie różne rzeczywistości. Proszę dalej. Żołnierze zgrupowania Ognia. Tych zgrupowań podległych majorowi było bardzo dużo. Tak naprawdę obszar, który kontrolował swoimi oddziałami, to był obszar od Beskidu Żywieckiego po Kraków, po Zakopane, czyli Tatry Wysokie i na wschodzie właściwie aż do Jasła. Był to olbrzymi teren. Jak można było w konspiracji działać na tak olbrzymim terenie? Otóż większość oddziałów, które w jakikolwiek sposób postanowiły kontynuować walkę w tamtym czasie, podporządkowywała się legendarnej postaci, majorowi Ogniowi. Bezkompromisowemu, niezwykle skutecznemu, mądremu dowódcy, który zwalczał bezlitośnie Niemców, kolaborantów, a teraz wypowiedział nową wojnę nowemu okupantowi. Całe zgrupowanie Ognia podzielone było na tak zwane kompanie. Tych kompanii było 7. To oczywiście nie były kompanie w sensie liniowym, tak? One nie posiadały składów pełnych, dlatego że no, to były oddziały, które musiały odpowiadać ze 120-150 osób. W konspiracji nie było to możliwe, utrzymanie tak dużej ilości wojska. Niemniej jednak 7 takich ugrupowań, 7 zgrupowań kompanijnych wchodziło w skład całego ugrupowania Ognia. Bardzo proszę dalej. No tutaj kolejne z oddziałów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszyscy, jak jeden mąż, wszyscy ci żołnierze są regulaminowo umundurowani, no i oczywiście bardzo dobrze uzbrojeni. To już jest okres, to jest już rok 46, przechodzi się powoli z uzbrojenia zdobycznego po niemieckiego na uzbrojenie zdobyczne po radzieckie i po upowskie, proszę dalej. To jest baza na stokach Turbacza. Oddział Ochrony Sztabu Zgrupowania Majora Ognia, lato 46 roku. 46 rok jest to na terenie całej Polski największa i najsilniejsza ofensywa sił antykomunistycznych. Mówi się i słusznie o tak zwanym powstaniu antykomunistycznym. Jesienią 45 roku w lasach i miastach Polski pozostaje w walce około 100 do 120 tysięcy ludzi, żołnierzy zakonspirowanych. 46 rok to już oczywiście nie są takie liczby. To jest około 30-40 tysięcy walczących. Ale są to ci, którzy zdecydowanie chcą kontynuować walkę i zdecydowanie pozostali w konspiracji. Ci, którzy właściwie byli zdeterminowani walczyć aż do zwycięstwa. Proszę dalej. O, tutaj mamy jeszcze raz bazę na Turbaczu i dalej. 21 sierpnia 1945 roku. Dekret amnestyjny, tak zwany, pierwsza amnestia. W swoim liście do Urzędu Bezpieczeństwa Józef Kuraś pisze: sprawa złożenia broni.
Jako Polak i stary partyzant oświadczam, wytrwam do końca na swoim stanowisku, tak mi dopomóż Bóg. Zdrajcą nie byłem i nie będę. Daremne wasze trudy, mozoły i najrozmaitsze podstępy. Gwarancji wolności wydajecie więźniom, których katujecie jak barbarzyńcy. Wstyd i hańba. Swoim postępowaniem doprowadzacie do zguby samych siebie. 21 kwietnia 1946 roku. Ogień bierze ślub w Ostrowsku z Czesławą Polaczyk. Zresztą Ostrowsk miał się stać miejscowością, która, gdzie później poległ w czasie walki. Ogień praktycznie czuł się rzeczywiście królem Podhala. Wysłał zaproszenia na swój ślub i na swoje wesele również do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz do dowódców jednostek UB powiatowych i komendantów milicji obywatelskiej. Niemniej jednak w biały dzień, jak w wolnym kraju, wziął ślub, a następnie bardzo huczne wesele się odbyło na jednej z polan górskich, ponieważ oczywiście oddziały zbrojne ognia kontrolowały cały ten teren i właściwie milicjanci tam nie istnieli. Proszę dalej. Oczywiście resort pracuje nad likwidacją zarówno samego dowódcy, jak i jego żołnierzy. Tutaj mamy bardzo ciekawy plan dodatkowy zniszczenia grupy ognia. Operacja na terenie powiatu Nowy Targ. Tutaj oczywiście mają się do obozu jego przedostać jacyś agenci i mają podać mu, jemu i jego sztabowi truciznę po to, żeby przynajmniej usnęli, jeżeli nie zginęli. No i to miało doprowadzić do likwidacji tego obozu. Tutaj mamy skład mieszanki, która miała zostać dodana do kawy majora ognia. Cjanek potasu, arszenik, strychnina i atropina. Proporcje również podane. Myślę, że końska dawka. No niestety nic z tego nie wyszło. Oczywiście agenci zostali wykryci i zastrzeleni. Proszę dalej. Żołnierze Mieczysława Wądolnego Mściciela. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Kiedy byłem w wieku tutaj kolegi, który obsługuje laptopa, czyli młodzieńcem, który interesował się bardzo historią, kupowałem namiętnie serię z Tygryskiem. Wspaniałe historyczne książeczki, w których można się było różnych rzeczy dowiedzieć. No, dowiedziałem się wtedy o kruczoczarnej krwawej Ince, o bandytach, faszystach z NSZ-u i dowiedziałem się również, że był taki bandyta Ogień na Podhalu, a jak zginął, to po nim jeszcze większym bandytą był Mściciel. Zresztą tytuł książeczki do dziś pamiętam. Po ogniu był Mściciel. To oczywiście taka dygresja. Proszę dalej. I następuje krytyczna zima 46-47. Była to chyba najgorsza zima w dziejach podziemia niepodległościowego. Po pierwsze, upada duch walki w bardzo wielu oddziałach i dowódcach po sfałszowanym referendum ludowym, tak zwanym. Po drugie, komuniści przed ogłoszonymi wyborami ogłaszają również kolejną amnestię. Dla ludzi, którzy pozostawali w walce od 1 września 1939 roku, był to 7-8 rok walki. Walki niezwykle trudnej, w niezwykle trudnych warunkach, konspiracyjnej. My dzisiaj możemy sobie tylko rozmawiać, gdybać na temat stanu psychicznego tych ludzi, fizycznego również, na temat wysiłku, jaki musieli włożyć w te 7-8 lat ukrywania się w walce. To oczywiście miało również niezwykle ważny wpływ na kondycję dowódców i oddziałów. Tym bardziej, że sytuacja zdawała się być coraz bardziej beznadziejna. Amnestia praktycznie łamie kręgosłup konspiracji niepodległościowej. Zima w dodatku 46-47 była niezwykle trudna, dlatego że większość oddziałów nie mogła pozostać w tym czasie w terenie. Bo proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób ludzie, którzy się ukrywają, mają przetrwać zimę w terenie, w polu. Mają sobie, nie wiem, ziemianki wykopać? A co będą jeść? A nie wiem, gdzie będą prać sobie rzeczy? A kto będzie im gotował, tak? A kto będzie ich leczył? Jest to tragiczna, krytyczna sytuacja. Bardzo wiele oddziałów zostaje rozpuszczonych na zimę i niestety bardzo wiele oddziałów zostaje zniszczonych w ten sposób poprzez agenturę, donosicielstwo, poprzez represje bezpośrednio skierowane w ludność cywilną, która pomaga tym partyzantom. Major 21 lutego 1947 roku znajduje się w Ostrowsku na kwaterze wraz z bardzo wąskim, nielicznym 4- czy 5-osobowym oddziałem osłonowym.
I oczywiście jeden z donosicieli, agent UB Nowy Targ, pseudonim orientacyjny, doniósł, że ogień wraz z 5 bandytami znajduje się we wsi Ostrowsko. Oczywiście zostaje błyskawicznie zorganizowana obława, proszę dalej. I po ciężkiej walce, którą ogień toczy z siłami obławy, postanowił nie poddawać się, tylko walczyć do końca. Kiedy zostaje otoczony i pozostaje sam na placu boju, próbuje popełnić samobójstwo ostatnim strzałem w głowę. Strzał, okazuje się, nie był śmiertelny. Funkcjonariusze UB, którzy znajdują jego zwłoki, stwierdzają, że ogień żyje, zakładają prowizoryczny opatrunek i wywożą go z Ostrowska. Proszę bardzo, dalej. 20 minut po północy, czyli 22 lutego 1947 roku, ogień umiera. Ciało zostało zabrane, złożone na podwórzu w UB w Krakowie. Według niepotwierdzonych informacji następnego dnia przekazano je Wydziałowi Lekarskiemu Akademii Medycznej jako zwłoki nieznanego mężczyzny. Oczywiście miejsce pochówku majora Ognia jest nieznane. Losy samego ciała oczywiście są również nieznane. Proszę dalej. Niemniej jednak rok 89 i lata 90 przynoszą nam zupełnie nowe rozdanie polityczne, społeczne. W Zakopanem przy ulicy Kościuszki bodajże, tuż przy dworcu, powstaje przepiękny obelisk ufundowany przez Fundację Pamiętamy, zgodnie z pewnym wzorem opracowanym i opatentowanym przez Fundację. Orzeł wznoszący się do lotu, opierający się na wbitym w skałę miecz. Tutaj wymieniane są nazwiska wszystkich żołnierzy majora Ognia, którzy zginęli w czasie walki. Ten obelisk poświęcony jest jemu i jego żołnierzom. Co stało się z Wacławem Krzeptowskim, tak zwanym księciem gór? Zresztą taki tytuł został mu nadany przez Hansa Franka. Goralem first, księże górali. Wacław Krzeptowski już w 1944 roku, czując pismo nosem, zbiegł i ukrył się w górach. Żołnierze Armii Krajowej właściwie powyłapywali prawie wszystkich jego współpracowników z tak zwanego Komitetu Goralskiego, Goralem Komity. Część z nich oczywiście została od razu rozstrzelana. Ci, którzy przeżyli, zostali później osądzeni już w roku 1945-1946. Nikt z nich nie dostał kary śmierci. Tam najwyższy wyrok to było 15 lat. Natomiast Wacław Krzeptowski niestety został, na jego nieszczęście, odnaleziony przez jeden z oddziałów Armii Krajowej. Podczas spotkania poprosił, żeby go rozstrzelano, ponieważ jego honor góralski nie pozwala na to, żeby zginął inaczej. Żołnierze powiedzieli mu, że jedynym jego prawem i honorem jest wybranie sobie świerku, na którym zawiśnie. Wybrał sobie jeden ze świerków i żołnierze spełnili jego życzenie. Dziękuję bardzo i zapraszam. Mały techniczny błąd, ale już wszystko wróciło do normy. Ja tak jeszcze jedną rzecz przy okazji, korzystając, że Państwo są, ale to jeszcze trochę czasu minie pewnie, zanim do tego czasu dojdziemy. Tutaj dwa razy i Pan Arek i jedna z podkomendnych Ognia wspomniała o referendum w 1946 roku. W tym roku, jak co roku, jakaś rocznica jest, ale w tym roku będzie rocznica 66. tego referendum i w związku z tym w naszej szkole w połowie czerwca będzie eksponowana bardzo świeża wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, to już 9. w naszej szkole będzie wystawa odnośnie tylko i wyłącznie poświęcona właśnie temu mistrzostwu, temu czechrajstwu. Każdy wierzył, że to referendum coś zmieni, coś przyniesie nowego i tak dalej. Będziemy chcieli przybliżyć Państwu poprzez i wystawę, i myślę, że parę ciekawych wykładów, jak doszło do zainstalowania tak zwanej władzy ludowej w naszym kraju, na czym polegała ta legalność władzy, więc ja będę się o tym na pewno przypominał, a jeżeli Państwo znajdą czas, to już na czerwcową wystawę zapraszam. Serdecznie Państwu dziękuję i tak się już teraz też zbieramy, bo jeszcze nas będzie czekało spotkanie pod kamieniem, pod płasem. Dziękuję Państwu. Jak wiadomo, dzisiaj w Europie, to jest odpowiedzialny dzień, że żołnierze wszędzie, w tym roku.
Wrodzi to za sobą pewne reperkusje, ponieważ utrzymanie porządku i ładu wokół tego miejsca należy wyłącznie do społeczników. Jest to możliwe dzięki grupie pastoratów, grupie tak młodzieży, jak i dorosłych. Dziękuję tutaj bardzo za ostatnią zmianę, czyli umieszczenie prawdziwych syberyjskich torów w grupie Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo Platformie Obywatelskiej, dziękuję Młodym Demokratom za organizację wielu przedsięwzięć i dbanie o to miejsce. Dziękuję również moim przyjaciołom ze Szwadronu Powiśle z Mikołajem Kołowskim, którzy zawsze chcą tutaj miejsce, ponieważ to szczególnie takiej gratuny było. Brakuje. Dzisiaj na Powiślu było dosyć głośno. Widzenie, wystawa oraz prelekcja. W Malborku odsłonięcie nowego pomnika z Mikołajem Kołowskim, apel kolegów przy pomniku. Dzisiaj tutaj serdecznie Państwu dziękuję. Spotykać się nie tylko w takich okolicznościach w uczniejszym gronie, aczkolwiek jak na spontaniczną akcję to grono naprawdę jest. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Tylko chciałem serdecznie podziękować się panu wszystkim bardzo gorąco, bo to jest piękne, że złonali to jest to na Filipinie. Dlatego uważam, że to jest aktywni ludzie, którzy nie znają, dbają,